Witamy Was znowu na łonie natury. Może to nie są góry, może to nie jest bushcraft w lesie, ale kawałek naszej ziemi, gdzie będziemy dzisiaj sadzić drzewka, dbać o naturę i o co tam jeszcze? Czesiek, o co będziesz dbał dzisiaj? Drogi Dawidzie. Czesiek będzie dbał o to, żeby dotrzymać mi towarzystwa przy piwku. Ja jak zwykle dbam o atmosferę. Jedna rzecz, unboxing naszego plecaka. Właśnie to, co wyciągnąłem przed momentem z plecaka. Taka trochę metaforo prześmiewcza sytuacja. Co dzisiaj zabrałem na działkę? Na rowoc. Marchewka dla psa, pieczareczki z ognia. Biwege, jakieś takie kiełby. Karma dla psa. Topety, tego nie zabrałem. Serek, bułeczki, czyli jedzonko, recna kaca, piwka własnej produkcji plus dwa kozele, woda, metróweczka, aparat, statyw, bułeczki, metrówka, no i Rafał. To jest cały mój ekwipunek, który dzisiaj zabrałem. Rafał wziąłem do plecaka. No tak. I pies oczywiście tutaj już ma swoje stanowisko. A tak. No i tak dzisiaj tu się mamy zamiar wychilloutować na działce. Działkowicze.pl. Zrobimy pierwszego grilla w tym sezonie. Przywitanie wiosny, tak? Generalnie wcale nie jesteśmy grillowcami. Może wypali ognisko, choć nie wiem czy... No, ja bym wolał ogień, ognisko ma swój klimat. No grill też. Ustawienie drzewek, które będziemy już sadzić, są. Tam są dwie choinki pozostałości po świętach. I tutaj dzisiaj nowy zakup. Wiśnia. Będzie winko, będą przetwory z wiśni. Także podobno mówią, że każdy mężczyzna musi w swoim życiu posadzić drzewo i spłodzić syna. Ja dzisiaj razy trzy normę wykonam. Tak, ja już też mam za sobą zasadzone trzy drzewa i syna ani innego jeszcze, także chętne panie. Anonse towarzyskie. Zapraszamy, polecamy, patrzcie jaki piękny dżentelmen. Ostatnio pokazywał jak wciąga tabakę nosem. Tak. Mógłby to powtórzyć. O, a tam co za budkę sobie bushcraftową zrobiłeś? A tam sobie zrobiłem karmik. I co, sypiesz ziarna? W tym roku akurat nie sypałem. No to bieda. Słoninkę wieszałem. Wegańską? Tak, wegańską słoninkę. Naturalnie. Patrzcie, co my tu mamy. Studnia. Handmade. Wszystko tymi spracowanymi ręcyma, Rafałowymi ręcyma utworzone. Idziemy dalej. Przegląd pomieszczeń. Wchodzimy teraz, wychodzimy z kuchni, wchodzimy do salonu. Salon wygląda tak, że jest mamy warzywniak. Miejsce na ogniu. A i warzywniak. Co tutaj sadzisz, panie kolego? Pomidorki, papryczkę. Znowu z te zdrobnienia. Papryczkę, cebulkę, no, czosnek, wszystko co idzie. Nawet ziemniaki w tym roku będą. Aj, popatrz, możemy już pokazać, chyba czosnek wyprze. Jaka emocja, aj! Ale nie, no czosnek już wychodzi. Popatrz. O, ciekawe, musimy pojechać na naszą miejscówkę do Jelcza. Widzicie? W lesie też wychodzi? Zostawiliśmy czosnku trochę. Ciekawe, czy wyrośnie. No, wracamy na tą miejscówkę wkrótce? Mamy taki rytuał, że zawsze po nocce w lesie zasadzamy czosnek. No dokładnie, takie cebulaki z nas. Takie cebulaki z nas. 3, 2, 1, 0, start. I w tle leci grabarz Leroya. Tak rada, gdzieś tam kiedyś wyczytałem, że jak się sadzi iglaki, iglaki lubią bardzo kwaśną glebę. Nie wiem jaką tu mam, nigdy nie sprawdzałem. Ale zawsze można zakwasić samemu. Przez powiedzmy dodanie do ziemi, do takiego dołka, kory troszeczkę. I ona się już zakwasza. Bushcraft na Rodosie. W ogóle tak naprawdę tym filmem to wymyślamy nowy kierunek w ogóle. Tak, inspirujemy wszystkich. Bushcamp działka, tak się będzie on nazywał. Nie Bushcraft, tylko właśnie tak. Może nowy kanał? No. No, pewnie. Może to jest moja ostatnia wizyta na tej działce. Po tym, co tutaj się dzisiaj będzie od Jania Pawlać.
Prawdopodobnie ułożenie takiego ogniska jest równoznaczne z ułożeniem, rozłożeniem, z kształtem i formą ogniska starodawnych Inków. Nie no, żart, bez przesady. Nic super wypaśnego. Na wypasy jeszcze przyjdzie pora. Na razie takie oto pieczarunie wjeżdżają na ogienek. Guantanamera, Habana, czyli że z Hebanu. Takie oto cygareczko zaraz sobie wciągniemy z nad ogienka. Pach, pach. Popykamy. Zobaczymy. Miasta są czasami tak, że nie możesz jechać poza miasto, czy pojechać na nockę, nie? Mhm. A tak jak dzisiaj. Też nam za bardzo się nie chciało jechać chyba do tego lasu. Znaczy, no ty byś pojechał oczywiście. No, dobra. Ale faktycznie, nie? Jest tak, to co powiedziałeś, że nie dość, że stare zawody umierają, to jeszcze zawody, które kiedyś były w jakiś sposób niemalże bezcenne, czyli teraz pan złota rączka, gościu, który stary przyjdzie i ci zrobi kurna coś, czego ty sam nie ogarniasz, to dziś kurna ma obraźliwe, pejoratywne określenie cieć, nie? No. Na działce cieć, bo klucze masz, tak? Do każdej działki wchodzisz, to mi się nie podoba, tu to naprawię. Bułeczkę trzeba zrobić. O, i właśnie na to polega funkcja ciecia. Reminder taki, kurwa, przypominam. Dobra, przyszła pora, żeby się pożegnać. Bardzo wam dziękujemy za oglądanie kolejnej naszej mega hojludzko-bojludzkiej produkcji filmowej. Fajnie, jeśli zostawiacie subskrypcję, jeśli klikacie dzwoneczek w górę, który pozwala wam być na bieżąco z tym kanałem. Co tydzień wjeżdża nowy film, staramy się. Dzisiaj może nie jest to produkcja jakiś długometrażowa, wielkich, wysokich lotów, ale mimo wszystko staraliśmy się, aby był klimat bushcraftu na działce. Także też jest natura, co prawda słychać gdzieś tam przejeżdżające zmotoryzowane jakieś środki lokomocji. Natomiast wciąż duch bushcraftu, jedzonko z nad ognia, gdzieś tam rzeźbienie nożem w drewnie, gdzieś tam jakieś pogaduchy na luźno. Chyba o to w tym wszystkim chodzi, żeby wyjść na dwór, a nie siedzieć gdzieś tam. Chcieliśmy pokazać wam, jak spędzamy wolny czas, gdy nie jesteśmy w lesie czy w górach. I trochę wychodzi, jakbyśmy się usprawiedliwiali, że w ogóle ten film kręcimy, ale spoko, nie? Spoko. Także myślę, że to tyle na to wejście. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, stay tuned. I o tej porze każdy suba dać może. Tudzież dzwoneczek kliknąć również może. Nawet nie czujemy, gdy rymujemy. Spoko. Do zobaczyska. Cześć, trzymajcie się, cześć. Do następnego. No i siemano. Stary, studnie sam tu robiłeś? Wszystko sam tu robiłem. Ale ty nie zagrał tego w ogóle, aktorsko wyszło. Tu przyszła żona i koniec. Wisienka ci nie podoba tam. Koniec imprezy. Przekopał, zrobił to, posadził drzewo. Oto człowiek, który drzewo posadził. To już czwarte drzewo w moim życiu, a syna jak nie było, tak nie ma. Nawet dom wybudowany. Trudne sprawy. Myślicie, że Rafałowi w następnym sezonie się uda spłodzić syna? Sonda, wysyłaj SMS, jeśli uważasz, że się SMS uda. O treści syn pod numer 710028. Do wygrania super nagrody. Walkman z radiem.